Dzień dobry, wtorek 9:30, Ania Anioskawa z Fundraiserem, witam Was bardzo. Czekam na Was, żebyście mi się tu pojawili. Bardzo serdecznie Was witam, kawa z Fundraiserem jak zwykle, każdy wtorek 9:30. Kogo my tu dzisiaj mamy? Kogo mamy? Dzisiaj sobie pomówimy o wyciąganiu wniosków i o tym, o czym możecie myśleć w swojej pracy fundraisingowej, czyli przy zbieraniu pieniędzy, nie tylko jak zbierać, ale też co Wam daje to, że zbieracie, jakie macie swoje wnioski i jakieś swoje spostrzeżenia. Witam tych, którzy do nas dołączają na Instagramie. W tej chwili mam więcej osób niż na Facebooku. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Makatka. Cześć, Fundacja Makatka. Piszę o Was właśnie w artykule. Już prawie skończyłam. Piszę artykuł o case study, czyli studium przypadku. Na podstawie, może pamiętacie, konkurs ze zrzutką i z Fundacją To Się Uda. Zorganizowaliśmy konkurs. Do wygrania było nasze doradztwo i szkolenie online'owe i opisuję, jak to wszystko przebiegało, jak to wyglądało i również jak wyglądały te zbiórki, jak wyglądała współpraca. No i właśnie tak makatkę dzisiaj już tak opisałam. Myślałam, że skończę przed kawą teraz rano pisać to wszystko, ale jeszcze parę zdań, jeszcze troszeczkę przepraszam Was bardzo, muszę dokończyć jeszcze po naszym spotkaniu, ale będzie niedługo, będziecie mogli sobie przeczytać, jak to wyglądało, jak wyglądała rekrutacja, jak wyglądał proces potem tego szkolenia, jak wyglądał przebieg zbiórek, bo myślę, że to Was bardzo interesuje, nie? To znaczy, ile organizacje, które dostały w nagrodzie nasze wsparcie szkoleniowe, jak wykorzystały je i jakie to przyniosło różne efekty finansowe, społecznościowe i w ogóle jakieś. Więc niedługo będzie artykuł. Dajcie znać, kto jest, bo ja tylko widzę, że dołączają kolejne osoby, ale nie widzę, kto jest. Dzień dobry i co w kubeczkach, kochani, co w kubeczkach, co tam dzisiaj dobrego pijecie, kawki czy herbatki i co tam macie. Dzisiaj pomówimy sobie o wyciąganiu wniosków i to znowu mam do Was pytanie, bo ja bardzo lubię sobie z Wami rozmawiać. Jakie Wy wyciągacie wnioski, co Wy obserwujecie w swoich działaniach fundraisingowych, na co Wy zwracacie uwagę, a może w ogóle po prostu zamknęliśmy zbiórkę i koniec, już po prostu że się napracowaliśmy i teraz trzeba wytrzymać kolejną. Czy tak to wygląda, czy nie? Mikołaj pisze, że ma naleśniczki z powidełkami. Czy Ty to masz w kubeczku, Mikołaj? Czy Ty to masz w kubeczku? Smacznego! Niech Ci służą dobrze i dobrego początku dnia Ci życzę. Kto jeszcze z nami jest? Czy jest z nami Rzeszów? Czy jest z nami Rzeszów i parę innych fajnych miejscowości? Poznania dawno nie widziałam, ale ja wiem, urlopy, rozjazdy, wiem, środek lata, nie? Więc kochani, pogadamy sobie dzisiaj o wyciąganiu wniosków i o tym, że fundraiser powinien wyciągać wnioski. I już nie chciałam na Was tak krzyczeć w tytule naszego spotkania: fundraiser, że wyciągaj wnioski. Tylko fundraiser wyciąga wnioski, tak żebyście mieli szansę się albo identyfikować, albo sobie powiedzieć, no dobra, nie wyciągam tak do końca, albo za mało czasu i energii poświęcam na to, żeby pomyśleć, co robię, dlaczego tak robię, co działa, co nie działa, co robią ludzie w mojej organizacji, co robią moi darczyńcy, czy to wszystko się spina w całość. Makatka pisze, ja mogę być trochę z Poznania. Okej, możecie być trochę z Poznania, jak Wam po drodze, proszę Was bardzo. Mikołaj, w kubeczku, zmiksowane, naleśniczki z powidełkami. No Mikołaj, po prostu potrafisz zaskoczyć ludzi. Czy to ma jakąś większą historię? Czy do tego jest jakaś story? Czy Ty nam to opowiesz? Więc ja bardzo, bardzo jeszcze czekam na kolejne osoby, ale już zacznę mówić, bo jak zaczęłam sobie tak przygotowywać się do naszego spotkania, zazwyczaj robię to w poniedziałki, jak mam super flow, to robię to od razu w poniedziałek rano, a jak mam taki flow jak wczoraj, to zrobiłam to wieczorem. I to się zdarza, gdzieś koło 21, tak w poniedziałek bardzo często. To znaczy, to mi tak cały dzień pracuje, a potem siadam do mojego czerwonego planera i spisuję, co będę do Was mówić. Także mój czerwony planer jest właśnie taki online'owy i tutaj jest dzisiejsza kawa. Czy ja to wszystko powiem? Nie mam pojęcia. Czy powiem dwa razy więcej? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie tak, bo tak mam.
No, słuchajcie, pierwsza rzecz jest taka, że widzimy się wieczorem na webinarze. To znaczy, my się nie zobaczymy, my się tam możemy sklikać w komentarzach na czacie, ale widzicie się ze Szczepanem. I ja bardzo proszę, kto się nie zapisał na webinar Szczepanowy o fundraisingu w małym zespole, to nam się pięknie spina z dzisiejszą kawą. No, to koniecznie musi się zapisać. I linki są oczywiście wszędzie w naszych socialach, i w mailingach, i przychodzą przypominajki, i wszędzie. Także, no, jak ktoś się nie zapisał, no to naprawdę nie rozumiem. Także nie tłumaczyć się dlaczego, tylko się po prostu wziąć i zapisać. Link na pewno zaraz się pojawi w komentarzu. Oczywiście na Insta jest w bio i wszędzie w socialach. Kto ma nasz newsletter, to oczywiście też otrzymał takie wiadomości już pewnie ze 3 razy. Także ciężko przegapić, ciężko przegapić. No i dla nas jest bardzo ważne to, żeby dołączały kolejne osoby, którym to się może przydać, które myślą, że fundraising to jest takie coś, że trzeba od razu zatrudnić fundraisera, że trzeba mieć na to masę czasu i że trzeba mieć duży zespół, najlepiej cały dział fundraisingu i komunikacji w ogóle taki rozwojowy. Super mieć, ale niekoniecznie wszędzie jest to możliwe, więc koniecznie przyjdźcie na wieczorny webinar. Webinar Fundraising w moim zespole, link się pojawił, wszędzie wszystko jest, więc się zapisujcie. Więc spotkamy się wieczorem i posłuchamy Szczepana. Natomiast jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, trochę będzie pewnie w kontekście mojego zespołu, ale większość oczywiście zostawiam tam Szczepanowi, on to ma dla Was przygotowane wartościowe treści na wieczór, a my sobie mówimy o wyciąganiu wniosków. I Mikołaj już pisze, że analiza dla mnie jest zawsze trudna, bo wychodzi, że można było lepiej i że bez zespołu jest słabo. Okej, i Mikołaj właśnie wchodzi w temat tego, że jest zespół mały i że trzeba to robić samemu. I w większości organizacji, przynajmniej tych, z którymi my pracujemy, to właśnie tak jest, że jesteście sami, sam fundraiser i jeszcze jak ma dość wolną rękę i może dużo samodzielnie, nie wszystko musi przechodzić przez zarząd na przykład, no to jest po prostu dużo i tak dużo łatwiej, nie? Ale generalnie nie jest to proste i jest to bardzo wymagające. Ale to się da zrobić. Jeśli chodzi o analizę Mikołaja, to też wychodzi, że można było lepiej. Słuchajcie, zawsze można było lepiej. Takim miernikiem tego, czy zrobiliśmy dobrze, czy źle, jest to, czy w danym momencie wykorzystaliśmy wszystkie swoje możliwości i zasoby. Bo to, że my po fakcie wiemy, że o jejku, a tam jeszcze coś było, albo coś można było zrobić inaczej, to jest wniosek na przyszłość, to jest coś, czego nauczyliśmy się na następny raz, ale w danym momencie zrobiliśmy to, co mogliśmy. I to jest okej. Okay. I powinniśmy się z tym czuć dobrze, jeżeli wykorzystaliśmy w danym momencie wszystkie swoje możliwości i wszystkie swoje pomysły i swoje zasoby i tak dalej. I takie były warunki, a nie inne. Natomiast to, co my możemy na przyszłość, to właśnie mieć świadomość, że te na przykład jakieś okoliczności mogą być inne, albo były inne, tylko nie zwróciliśmy na to uwagi, albo że przegapiliśmy coś, jakąś okazję, jakąś ważną datę, na przykład w kalendarzu, którą mogliśmy. Bardzo Was przepraszam, długopisy latają. Wezmę sobie różowy pisaczek. Że mogliśmy jakąś datę wykorzystać w czasie naszej zbiórki. Więc to, co my wiemy po fakcie, jest wnioskiem właśnie na przyszłość. To jest właśnie to, o co nam chodzi. Czyli to, co do tej pory się zdarzyło, jest istotne dla naszej przyszłości. Nie po to, żeby się teraz biczować i mówić, o jak nam się poszło i w ogóle fatalnie i w ogóle bez sensu zbiórka nam nie wyszła, bo mamy tylko, nie wiem, 48% na przykład zebrane, a powinniśmy mieć 98%. Więc no, to jest ważne, żeby sobie się nad tym zastanowić z dobrym nastawieniem. Nie z takim, że o rany zrobiłem źle, tylko z takim nastawieniem biorę to wiedzę, jaka jest, to czego się dowiedziałam, czego się dowiedziałem i idę dalej. Robię do następnej zbiórki, do naszego następnego listu, do następnej komunikacji, do następnych sociali, nie? Więc to jest ważne. To mi troszkę przypomina to, co kiedyś Ela mi podrzuciła taki temat, żebyśmy zrobili na kawie, porozmawiali, jak sobie poradzić z porażką po zbiórce. W znaczeniu takim, że porażka to będzie wtedy, kiedy nie zrealizowaliśmy celu naszej zbiórki albo zebraliśmy dużo mniej pieniędzy, nie założyliśmy. Do tej pory tego nie zrobiłam, bo cały czas gdzieś to we mnie pracuje. Temat już tak gdzieś chyba, no nie wiem, od zimy gdzieś mam zapisany w moim czerwonym planerze online'owym. Dlatego, że czym będzie porażka w naszych działaniach, nie? Czy zawsze to, że nie przywniesiemy tyle pieniędzy, ile założyliśmy, to będzie porażką? Czy rzeczywiście nie wykorzystaliśmy czegoś, o czym wiedzieliśmy i świadomie tego nie zrobiliśmy? Czy po prostu takie były okoliczności, że
w tym momencie zrobiliśmy tyle, ile się dało, ile mogliśmy, ile mieliśmy pomysłów, zasobów i wszystkiego. I po prostu nie ma 100% na liczniku, jest, nie wiem, 13. I nie chcę mieć więcej, bo po prostu nie wpływa, bo coś tam, bo jest mnóstwo rzeczy, które na to mają właśnie wpływ. Więc ja do tej pory nie zrobiłam kawy o porażkach. Też po to, żeby sobie ich nie pielęgnować, ale właśnie czym tak naprawdę jest porażka? I teraz sobie trzeba z tym radzić, w tym sensie, że właśnie wyciągnąć to, co się nie udało, co mogliśmy zrobić inaczej, zapisać to, ale słuchajcie, naprawdę zapisać, założyć sobie zeszyt albo plik, to już jak kto woli, czy ktoś jest analogowy, czy bardziej cyfrowy, to już jak lubicie, zapisać sobie takie rzeczy, do tego, żeby wiedzieć, jak następny raz to robić. Jeżeli to są rzeczy komunikacyjne, no to Wam pięknie na przykład brief komunikacyjny będzie pasował do tego, żeby sobie wpisać takie rzeczy i ja w fundacji, z której jestem zaangażowana, dokładnie tak niedawno zrobiłam. Wyszły nam komunikacyjne takie nieścisłości. Okazuje się, że my rozumiemy pewne rzeczy inaczej niż społeczność lub inne osoby. Musieliśmy sobie to ujednolicić, bach, od razu wzięłam brief, wpisałam. Ja to już teraz wiem. Po pierwsze wpisałam, więc już nie zapomnę, bo jak sobie coś zapiszę, to mi zostaje w głowie. A po drugie, ja to mogę zawsze odtworzyć. Ja wiem, kiedy to zapisałam i ja zawsze mogę do tego wrócić. I sobie to już potem wykorzystać i pilnować tego przy następnych rzeczach. Czy to była porażka? Nie nazwałabym tego w ten sposób. Po prostu to była jakaś lekcja, nie? To była sytuacja, z której wyciągamy wnioski, nie? Więc to na pewno Wam pomoże, żeby sobie takie rzeczy zapisywać, nie? Więc wyciągamy wnioski, ale słuchajcie, żebyśmy teraz tak nie wpadli w taki dół, to nie chodzi o to, że wyciąganie wniosków ma polegać tylko na tym, że przyglądamy się temu, co nam nie wyszło. Że zebraliśmy za mało pieniędzy, że napisaliśmy za krótki list, albo właśnie za długi i ludzie nie dotrwali do końca, bo miał, nie wiem, 4 strony. Albo że nam się, nie wiem, rozpikselowały zdjęcia na stronie internetowej czy w druku. No wszystko jedno. Nie skupiamy się tylko na tych rzeczach, które nam nie wyszły. Skupiamy się też po prostu na wszystkim, co robimy. I na tym będzie polegać pełna analiza. Czyli będziemy się skupiać też na rzeczach, które po prostu zrobiliśmy i obserwujemy, jakie one dają efekt. Jeżeli mówimy o relacji z darczyńcami, to przyglądamy się, w jakim rytmie wysyłamy na przykład newsletter, w jakim rytmie wysyłamy listy, jak często, do kogo, jak to piszemy, czy to działa, czy to nie działa, czy przychodzą wpłaty, czy przychodzą odpowiedzi, czy ludzie nam odpisują na maile. Ja ostatnio coraz więcej dostaję na przykład odpowiedzi na mój newsletter, co jest mega miłe i bardzo, bardzo mnie cieszy. Więc, ale widzicie, nie do końca wiem, co zmieniłam, że to działa. Także moja analiza jeszcze przede mną, nie? Po prostu zobaczyć, co nam zadziałało i teraz chodzi o to, żeby utrzymać rzeczy, które działają i które przynoszą efekt, na którym nam zależy, a zmieniać i testować rzeczy, które nie przynoszą efektu, na którym nam zależy. I to nie zawsze będą pieniądze, pamiętajcie. Nie zawsze będą pieniądze, będą też po prostu ludzie, że nam społeczność rośnie i się nam angażuje w różny sposób. Mikołaj pisze, analiza to analiza, a nie marudzenie. Otóż to, nadaje się na cytat podpisany mądry człowiek. Więc skupiamy się na wszystkich działaniach, które robicie jako fundraiserzy i przyglądacie się temu, co robicie, po to, żeby właśnie lepiej zrozumieć siebie, swoją komunikację, swój styl działania, ale nawet bardziej pewnie zrozumieć Waszych darczyńców, na co oni reagują, co fundraisingowego takiego się dzieje, że ludzie wpłacają pieniądze, jakie to są działania, jakie to są komunikaty, gdzie to jest, kiedy to jest, jak to wszystko wygląda w tym Waszym systemie takim fundraisingowo-społecznościowym, takim, nie wiem, wymyślam teraz nowe pojęcie, ale to będzie pokazywać nam, jak wzajemnie na siebie oddziałujemy. Znaczy fundraiser oddziałuje na swoich darczyńców, a darczyńcy będą w pewien sposób wpływać, znaczy nie w pewien, po prostu wpływać na Wasze działania, dlatego że jeżeli Wy widzicie, że oni dobrze reagują na listy, czyli hojnie reagują na listy, no to Wy wiecie, że to jest coś, co musicie robić, a nie iść w zaparte, że to będą tylko maile, bo tracicie ludzi, nie? Więc to są decyzje, które będą się nawzajem jakby tak i warunkować, i też na siebie wpływać. I to jest niesamowite przyglądnąć się, bo oczywiście my Wam mówimy o różnych narzędziach i w książkach naszych możecie przeczytać o różnych narzędziach fundraisingowych i w e-bookach i tak dalej, i tak dalej. I możecie tego zbierać mnóstwo, ale musicie to testować u siebie i sprawdzić, co u Was działa, w jakich okolicznościach, nie? A tych działań, które robi fundraiser, jest cała masa, bo Wy musicie pisać,
My wszyscy, w fundraiserze, piszemy, spotykamy się, myślimy, planujemy spotkania, rozmawiamy przez telefon i tak dalej, więc jesteśmy w ciągłych działaniach i musimy mieć czas na to, żeby zastanowić się, czy my to robimy z sensem, czy my robimy to, co działa, co jest potrzebne i co przynosi efekt, na którym nam zależy. I czy rozumiemy ludzi, którzy są po drugiej stronie, prawda? Których przyciągamy, którzy właśnie są zaangażowani, którzy chcą się angażować w to, co robimy. Więc oczywiście celem będzie to, żeby zbierać więcej pieniędzy, celem będzie to, żeby mieć jak najwięcej darczyńców, celem będzie to, żeby utrzymywać kontakt z ludźmi. W jaki sposób? W sposób skuteczny. To Wam da tylko analiza. I teraz skąd znaleźć czas na to, żeby to wszystko analizować? Każde działanie, każde pisanie, każdą kampanię. Jeżeli planujecie sobie kampanię fundraisingową i korzystacie na przykład z naszego planera, planu kampanii fundraisingowej, to tam w harmonogramie koniecznie, koniecznie wpiszcie sobie czas na analizę swoich działań. Koniecznie. Tam oczywiście jest taki moment, że możecie sobie, kto stworzy raport i jak to będzie wyglądało, to trzeba zaplanować. Jeżeli kampania Wam się, nie wiem, odpalicie kampanię na początku września i kończycie ją, nie wiem, na przykład 3 października, to nie znaczy, że ona się skończyła 3 października. Dla Was, fundraiserów, ona się skończy kilka dni później, wtedy, kiedy Wy odetchniecie, kiedy złapiecie dystans, kiedy przeanalizujecie, weźmiecie plan kampanii, przejdziecie przez wszystkie punkty, zobaczycie, co zrealizowaliście, zobaczycie, co nie zrealizowaliście, będziecie analizować to wszystko, to wtedy dopiero zobaczycie, z czego możecie skorzystać następnym razem. Wszystko możemy analizować. I ja nie jestem żadnym ścisłym umysłem, który po prostu nic innego w życiu nie robi, tylko analizuje i liczy. O liczeniu to Wam zaraz powiem. Natomiast to daje po prostu spokój i daje wiedzę. I właśnie dlatego napisałam dla Was e-booka, to właśnie 11 pytań, które pomoże Wam zrozumieć Waszych darczyńców. Tytuł e-booka jest Jak zachowują się darczyńcy? I część z Was go już ma i sobie z nim pracuje lub lada dzień zacznie pracować. Dlatego, że tam są właśnie 11 pytań, które pozwoli Wam w takiej szerszej perspektywie przyjrzeć się temu, co w Waszym fundraisingu działa. Działa, to znaczy przyprowadza Wam ludzi, przynosi Wam pieniądze, buduje Wam społeczność, pomaga Wam realizować misję, przynosi efekt, który można pokazać. I tam jest 11 pytań, które możecie sobie zanalizować. To jest do pracy własnej, po to, że potrzebne, dlatego że potrzebne są Twoje dane. Twoje z organizacji, Twoje dane są potrzebne i Twoje doświadczenie i to, co do tej pory wiesz. I nawet jeżeli masz jedną zbiórkę za sobą, to się da zbadać. A e-book jest uniwersalny, to znaczy możesz do niego wrócić za pół roku, za rok i sprawdzić, odpowiedzieć sobie na pytanie jeszcze raz, zrobić zestawienie i zobaczyć, co się zmieniło. Co, nie wiem, jakie wskaźniki urosły, czy Wam się baza darczyńców powiększa, czy Wam maleje, w jakich miesiącach i tak dalej, i tak dalej. To przez to przeprowadza Was właśnie e-book, który Wam naprawdę, naprawdę ułatwia pracę, bo jeżeli my zbadamy sobie, że nam komunikacja ostatniej kampanii fajnie zadziałała i ludzie pisali, wow, ale fajne historie i coś tam, no to dobra, no to dla nas to jest sygnał, że możemy korzystać z jakiegoś pewnego szablonu komunikacji, która raz zadziałała. Możemy sprawdzić, czy nam to zadziała drugi raz. Oczywiście za każdym razem ten wsad historii merytoryczny będzie troszeczkę inny, no bo jednak zbieramy na inny cel, ale tak, możecie korzystać z tego, co już Wam raz zadziałało. Dla fanu oczywiście dobrze coś zmienić i sprawdzić, czy zadziała coś innego, ale korzystanie z wiedzy własnej, czyli z tego, co sami wypracujemy, jest niezwykle ważne. I to mamy, i my tak strasznie chcemy, żebyście to Wy byli samodzielni, że my przychodzimy do Waszych organizacji, Was szkolić, czy konsultować, czy towarzyszyć Wam w tych wszystkich Waszych działaniach fundraisingowych, no to my docelowo marzymy o tym, żebyście w pewnym momencie powiedzieli: okej, Anka, dzisiaj już Cię nie potrzebujemy, my już wiemy, co robić, już czujemy, o co chodzi, nie? Już wiemy, już rozumiemy, już wiemy, czemu się przyglądać, już wiemy, jak pisać, już wiemy coś tam, coś tam, coś tam. Że jesteście samodzielni i widzimy takie organizacje, które po prostu rosną po tym czasie, kiedy tam w środku byliśmy przez jakiś czas. I po to dajemy Wam różne narzędzia,
żebyście sami pracowali ze swoimi rzeczami, ale właśnie taki sposób prowadzenia, nie? To są materiały, których nie było wcześniej, to znaczy, których myśmy na etapie naszej pracy fundraisingowej w organizacjach po prostu nie mieli. Na podstawie naszych doświadczeń, na podstawie waszych doświadczeń i różnych organizacji, możemy stworzyć właśnie materiały, które są wam potrzebne. Mikołaj ostatnio napisał właśnie, że te takie małe różne nasze narzędzia i materiały i takie e-produkty, e-narzędzia i tak dalej, e-fundraisera, to one bardzo skracają czas pracy, nie? Że one tak usprawniają tą pracę, no bo macie brief, macie tam, co tam mamy, plan kampanii, mamy roczny plan fundraisingowy, właśnie mamy e-booka, który pozwala nam analizować i nie musicie sami się z tym, jakie dane by sobie tu dzisiaj zanalizować, co my z naszej bazy możemy wyczytać. A ja wam daję e-booka, gdzie macie pytania i macie przykłady, bo ja w ogóle tak nie umiem bez przykładów. Więc nawet w takim e-booku, w którym to wypracujecie, nawet tam wam dałam przykłady, żebyście mogli zobaczyć, na co zwracać uwagę, jakie to mogą być różne sytuacje. Witamy cię, Nino. Widzę właśnie, że Fundacja Prosper do nas dołączyła. Jakieś ważne spotkania były, jesteście. Obejrzysz sobie od początku później. Cieszę się, że jesteś. I ja wiem, że parę osób ma już właśnie tego e-booka. On jest w ogóle bardzo ładny. Ela nam zrobiła. Taki ładny. Ładny w naszych barwach armigerowych. Oczywiście wszystko znajdziecie na bazarku. Tych narzędzi jest trochę, będzie więcej, bo się nam spodobało. Bo się wam spodobało. Chodzi o to właśnie, żeby wam usprawnić tę pracę, żeby wam dać do ręki coś, co wam was będzie po prostu prowadzić. Nie zawsze będzie to potrzebna nasza konsultacja, że przez godzinę musimy coś gadać, ale czasem po prostu potrzebujecie paru pytań, na które sobie musicie odpowiedzieć sami, nie? Więc no, to są takie fajne rzeczy, z których możecie sobie korzystać. Oczywiście, żeby się to udało, to musicie sobie na to zaplanować czas, czyli na przykład, no to zależy, w który dzień wolicie i o jakiej porze, ale to może być na przykład w piątek już po prostu koniec, już tylko sobie będę zaglądać, co się działo i mam na to przestrzeń na przykład w piątek o 12 i już ostatnie godziny pracy to już sobie siedzę i myślę, albo wręcz przeciwnie, trzeba to robić, nie wiem, z przytomną głową, więc będzie to wtorek, bo poniedziałek to zazwyczaj bardzo często ciężki dzień w pracy, więc będę sobie to robić we wtorek. Może sobie to chcecie robić wieczorami, może chcecie sobie to robić, nie wiem, o świcie, o 5 rano z herbatką. Wszystko jedno. Ważne, żeby sobie ten czas zaplanować, a do planowania, w planowaniu pomogą wam nasze planery. Więc możecie sobie korzystać też z naszych planerów, które sobie po prostu możecie pobrać za darmo. No, patrzę, co tutaj w komentarzach, że Mikołaj dzisiaj jest mało aktywny, bo jedzie do podopiecznej z koncentratorem tlenu, także bezpiecznej drogi, ale te materiały, tak, tak, materiały, tak, tak, to znaczy Mikołaj potwierdza to, co pisał w zeszłym tygodniu, że są bardzo pomocne. Nina, dzisiaj jest bez kawy, a nie, sorry, dzisiaj bez kawy ani róż, widzisz, tak. Też by mi się przydała. Później będą ziółka zebrane przez Krzysztofa. No, to wy tam macie fajnie w fundacji. Kochani, sprawdźcie sobie tego e-booka. On jest dla was, on jest po to, żeby wam było łatwiej. On jest po to, żebyście wiedzieli też, jak planować działania. I to nie jest tak, że trzeba mieć super wielkie doświadczenie fundraisingowe, żeby sobie korzystać z tego. Ale wystarczy pierwsze kroki fundraisingu też po to, żeby widząc już te pytania, które będziecie sobie mogli zadać za jakiś czas, żeby trochę pod nie już teraz o tym myśleć, o tych zagadnieniach, które tam są, które wam pomogą jakby planować te początkowe działania fundraisingowe już teraz, właśnie pod kątem rozwojowym, prawda? Już pod kątem tego, żeby wam się pracowało lepiej, żebyście lepiej rozumieli to, co robicie, żebyście rozumieli lepiej darczyńców, żeby oni was rozumieli. Słuchajcie, jakie to jest ważne, żeby darczyńcy nas rozumieli. A propos pisania tego jeszcze artykułu o zrzutce z armigerem, to tam właśnie makatka, tam Marzena zrobiła niesamowitą analizę wpłat. My z tego zrobimy coś, co wam upublicznimy i będziecie sobie mogli to zobaczyć, ale na razie wam nie pokazujemy, ale to jest niesamowite, jak
fajnie widać, jakie działania zespołu wpłynęły na hojność społeczności. Po prostu, no, rewelacja. I to tak, że to są takie mega twarde dane, to znaczy ile wpłat, jaka kwota, jakie to są w ogóle procent, wiecie, super. Taki naprawdę freak fundraisingu, rewelacja, bardzo fajnie widać. I teraz dziewczyny już wiedzą, że przy następnej zbiórce wiedzą, co będzie działać, bo już to mają sprawdzone. I będą sobie testować nowe rzeczy w inne dni, które im tam nie działały, albo przynosiły mniejszy efekt. I mają wgląd taki bardzo konkretny w to, co robiły. Rewelacyjne po prostu zestawienie. Totalnie kocham tę tabelkę, którą zobaczyłam. Właśnie Marzena pisze, że mówiłam, że odpoczywam w Excelu. Tak, a w mailu napisałam, mail zaczynał się od tego, na trzecie mogłabym mieć statystyka. I rzeczywiście tak jest. Niesamowite zestawienie. Które pokazuje dokładnie, co się działo w jakim dniu. Tego w artykule wszystkiego nie ma. Część rzeczy, część sobie wykorzystamy w innym momencie, także zobaczycie. Dzięki Marzena, że się chcesz tym podzielić, bo to naprawdę fajnie, fajnie pokazuje. I na przykład w fundraisingu dla ludzi kościoła są cztery opisy zbiórek, cztery case'y, nie bez powodu. Właśnie po to, żebyście mogli sobie zaglądnąć, zobaczyć, co działało u innych i żeby te organizacje, które prowadziły te zbiórki, te osoby, też sobie mogły w to zaglądnąć. I rzeczywiście był taki feedback na etapie pisania tamtej książki, że to jest niesamowite, jak można sobie złapać dystans do swoich działań, jak sobie to wszystko zobaczyć. Elan mi tu wszędzie wyskakuje, że kocha tabelki. Rzeczywiście, ja też kocham tabelki. Ela jest w ogóle specjalistą od tabelek w Armigerze i po prostu uwielbiamy Eli tabelki i tabelki są super. I Ela pisze, że tabelka Marzeny też jest piękna i serce się poruszyło. No po prostu, no tabelka jest złoto, naprawdę złoto. Absolutnie trzeba to zobaczyć i pokażemy Wam, tylko opracujemy w jakiś taki fajny, fajny, wesoły sposób, przystępny. No mi sprawia wiele radości, a to daje właśnie sygnał, że dobrze to robić, dobrze zestawiać swoje dane, dać temu czas i nie trzeba być takim freakiem excelowym jak Marzena. Po prostu zastanowić się, dać sobie 2 godziny na to, żeby przyjrzeć się swojej komunikacji ostatniej zbiórki, zobaczyć, przejrzeć się swoim działaniom, czy sobie to zaplanować po kawałku, co sobie będziecie nazywać. Naprawdę rewelacja. Rewelacja, jak widać efekt. Ja trochę tak robiłam, ale nie aż na taką skalę, bo zbierałam dużą większą kwotę. Przy właśnie mojej pierwszej zbiórce, którą też macie w książce, na samochód dla misjonarzy, tam też sobie analizowałam i ja tam doszłam do takiego momentu, że wypstrykałam się z pomysłów. Naprawdę, wypstrykałam się. Teraz może wiem, co powinnam było wtedy zrobić, ale to też było troszkę inaczej. To była moja pierwsza zbiórka i w ogóle wiecie. I więc nie traktuję tego jako porażki, tylko po prostu jako fajnej lekcji, ale oczywiście zbiórka się udała i było super. No, więc kochajmy tabelki. W e-booku nie ma tabelek, są miejsca na wasze odpowiedzi, na wasze dane, ale oczywiście możecie sobie na tej podstawie tworzyć tabelki i tworzyć sobie różne zestawienia, na przykład co kwartał, czy co pół roku, czy co rok, po to, żeby zobaczyć, co się u was zmienia i jak się to wszystko fajnie układa. Ja tu widzę jakieś komentarze na fejsiku. Dobra, Ela pisze, jak tam u was z analizowaniem? I nikt nie odpowiada na to pytanie, natomiast wszyscy odpowiadają, że tak, że Nina będzie latać po ziółkach jak po Red Bullu. Okej, w Rzeszowie się dobrze bawią. W Rzeszowie się świetnie bawią. Jacek Ciężki wtorek, auto odmówił posłuszeństwa. Żonę trzeba było ściągnąć z pracy. Ciśnienie podniesione bez kawy. No i tak, przynajmniej bez kawy. Okej, widzę, że dużo się dzieje. Nie wiem, czy u was też się tak pogoda załamała jak u nas. Jest 10 stopni mniej niż wczoraj. I burze były fantastyczne. W nocy dzieci mi pobudziły. Okej. Ela pisze jeszcze właśnie do nas, że my też mamy swoje tabelki do analizowania w Armigerze. Właśnie, albo do postępu prac i też to robimy. Cały czas tak pracujemy. Mamy tabelki, które są takimi checklistami, gdzie zaznaczamy, co gdzieś tam się pojawiło. Są tabelki, które są tabelą wiedzy, albo ja chyba to mogę, Ela, powiedzieć. Jest taki cudowny plik. Mamy po prostu mój ukochany plik. Zresztą wiem, że nie tylko mój w naszym zespole. Że mamy plik, który się nazywa Wszystkie linki Armigera.
I tam jest po prostu wszystko. I to jest moja ukochana tabela, ukochany plik, gdzie ja sobie po prostu wchodzę w dokument, wszystkie linki Armigera i tam mam wszystkie po prostu bitly, wszystko po prostu, co mi się żywnie podoba i po prostu wymarzę, to wszystko tam jest. No cudowne, cudowne złoto. Ela pisze, że wszyscy kochamy ten plik, bo to jest po prostu złoto. A jak widzicie, my tak na live'ach, ja i Szczepan, czy na webinarach, to czasem mamy taki flow i tam wcześniej Eli mówimy, o teraz będzie trochę tam za kulisami, to Eli mówimy, jakie linki będą nam potrzebne w czasie konkretnego spotkania online z wami, a potem Ela i tak musi grzebać w tych innych linkach i szukać tego, o czym my mówimy, bo nas niesie. No i to jest taki cudowny plik, cudowny, gdzie jest wszystko. Także zróbcie sobie coś takiego, wszystkie linki fundacji, wszystkie linki makatki, wszystkie linki czegoś tam, bo to jest po prostu no cudo, cudo cudowne. Tak. Widzę, że wszędzie taka pogoda. Makatka mówi, że klimy można nie włączać, także widzę, wszyscy się chłodzą. Okej, Jacek pisze. Jest chłodniej, żebyśmy się nie przegrzali, jak będziemy pocić się nad analizą. Bardzo słuszna uwaga. Myślę, że doskonałe podejście, także idźcie sobie do swoich analiz. Zróbcie sobie swoje tabelki. Kupcie sobie e-booka. Przeanalizujcie swoje fundraisingi i swoje działania i swoje komunikacje i wszystko, co tam macie. I naprawdę korzystajcie z tego wielokrotnie. Po to, żeby właśnie zobaczyć, jak wam się to wszystko rozwija. I co? I co na to mój planer? Czy ja wszystko powiedziałam? Czy ja wszystko powiedziałam? Nie mam pojęcia, czy ja wszystko powiedziałam. Wydaje mi się, że tak. Pewnie powiedziałam coś więcej niż planowałam. Taki standard. Więc jest. Makatka nam tu pisze, że odkryła Airtable i to jest wspaniałe narzędzie tak do tabelek. Okej, nie wiem, co to jest i co to robi, ale myślę, że można sobie sprawdzić. Także korzystajcie po prostu z prostych rozwiązań i z rzeczy, które już ktoś raz zrobił. Weźmy zrobi, żebyście wy nie musieli. No, dobra, Ela pisze, sprawdzimy za tydzień, kto zrobił analizę. Sprawdzimy, sprawdzimy. Podzielcie się naprawdę swoimi wnioskami. Podzielcie się tym, co tam fajnego u siebie zobaczyliście. No, a tabelkę Fundacji Makatka to zobaczycie, bo to jest po prostu cudo, cudowne. Witam tych, którzy właśnie dołączyli. Pozdrawiam się za Pawła, ale ja się z wami żegnam, kochani. Link do e-booka znajdziecie w komentarzach, w bio, wszędzie. Wszędzie. No po prostu idźcie na sklep armiger.pl i po prostu sobie tam znajdziecie. On tam jest i właściwie w ogóle taka śmieszna sytuacja, jeszcze wam tak powiem, bo tak gadam i gadam, że w tej chwili na naszym bazarku Armigera są tylko rzeczy Armigera. Tylko. Nie mamy w tym momencie innych rzeczy i będziemy zupełnie sklep, ale w tym momencie są rzeczy tylko armigerowe i to jest takie fajne, widzieć sobie taki swój sklep, taki sam armigerowy. Jacku, to jest e-book, jak zachowują się darczyńcy. Bardzo łatwo go znaleźć, bo jak wejdziesz na sklep.armiger.pl, to sobie tam znajdziesz. A apka, o której mówi Marzena, to na Instagramie nam tu gdzieś pisała. To nam tam może zaraz Ela znajdzie. Słuchajcie, idźmy popracować, idźmy zrobić coś dobrego dla świata i zbierajcie dużo pieniędzy, przyciągajcie mnóstwo hojnych, wspaniałych darczyńców i wieczorem, przypominam, webinar ze Szczepanem o godzinie 20. Proszę się nie spóźniać. Przypominajki jeszcze przyjdą. Kto się nie zapisał, to sobie znajduje linki wszędzie, gdzie są. Na pewno są poprzypinane wszędzie, więc łatwo wam będzie znaleźć. No to co? Widzimy się w komentarzach na webinarze i widzimy się za tydzień na kawie. Do zobaczenia i dobrego dnia, mimo kiepskiej pogody. Pa, pa.